Sajo, o syrenie tej sprzed lat mógłbyś opowiadać godzinami, a ona po 30 latach powraca. No tak, ale ani wolnego koła, ani trzech cylindrów. No jest, ale podobna. Podobna ma cechy syreny. Ma cechy syreny, ale oznaczona jako syrena Meluzyna R, czyli wersja rajdowa, zbudowana przez firmę AK Motor Polska, FSO i Protocars. A za hasłem Protocars kryje się Paweł Dytko, doświadczony, utytułowany kierowca, który zresztą siedzi za kierownicą teraz tego samochodu. Na prawym fotelu Michał Gumigraf, zwycięzca specjalnego konkursu, który na portalach społecznościowych był ogłoszony, jeśli chodzi o graficzną stronę tego projektu. No i tak naprawdę to prezentacja i debiut tego samochodu. Pierwszy raz oficjalnie pokazany jako prototyp tutaj na ulicy Karowej, więc popatrzmy dokładnie, przyjrzyjmy się bacznie. No i zobaczymy, być może pojawią się wkrótce takie na naszych drogach. No ale z drugiej strony ten pilot, co jedzie, za dwa miesiące w towarzystwie usiądzie przy stole, przy obiedzie. I powie, jechałem Karową. Tak, czymżeś jechał? Syreną. No tak, ale mamy tutaj... Nie będą pamiętali. Czterocylindrowy, czterosuwowy silnik z turbosprężarką, moc 400 koni, napęd na cztery koła. Tak wygląda współczesna syrena. Syrena Meluzyna R. Duże brawa dla nich. Świetne, proszę Państwa, świetne.